dzisiaj bawimy się na dożynkach w Kruszynie Małej, ale Kruszyna jest mała tylko z nazwy. Serca mieszkańców są gorące, a przede wszystkim zorganizowali bardzo wielką imprezę, bardzo udaną. Dożynki dopięte na ostatni guzik. Chwała Kruszynie Małej za naprawdę profesjonalne zaangażowanie i zorganizowanie imprezy. A przed nami cóż, za chwileczkę zespół Trzy Dęby. Przyjechaliśmy tutaj z naszym trudem, gdzie co roku spotykamy się na każdych dożynkach i robimy ten trud, robimy wieniec, pieczemy chleb. To wszystko jest dla ludzi, dla rolników, bo oni dużo pracy wkładają w to. No i też tak trochę z naszej strony i z takiej wiary, że też dziękujemy Bogu za tą pogodę, za to wszystko, co oni osiągają, bo naprawdę jest bardzo ciężko w rolnictwie. Jak każdy mówi, że jest bardzo łatwa, ja powiem, że to jest bardzo ciężko. Widzę tą pracę ciężką tych ludzi, którzy w pocie czoła, nawet przygotowanie wieńca dożynkowego, to też trwa może z 2 miesiące, gdzie trzeba zebrać wszystkie kłoski, naścinać, nakosić, poukładać to wszystko. Sprzęt rolniczy, również żniwny, z tego względu, że dożynki to jest takie podsumowanie żniw. Dzisiaj dziękujemy za te plony. Ten rok był niestety ciężki, ale rolnicy jakoś tam sobie poradzili. Teraz już mamy koniec żniw. Pokazujemy stare sprzęty, które kiedyś odciążały rolników, tak żeby człowiek mógł troszkę mniej tej siły fizycznej wykorzystywać. Zagramy dzisiaj wszystkie swoje stare hity, kilka nowych. Mam nadzieję, że będzie wesoło i rock'n'rollowo. A relacje z tego wydarzenia na pewno przekażę Wam właśnie ta wspaniała stacja telewizyjno-internetowa, do której w tej chwili mówię.